Chciałbym zadać takie pytanie, czy znamy biblijne historie z udziałem ognia? Tam, gdzie występuje ogień, czy takie historie nam się kojarzą, przypominają? Góra Karmel słyszałem, coś jeszcze? Mojżesz i krzew gorący, tak. Słup ognia, który prowadził Izraelitów. Jezioro ogniste. Języki ognia w dniu Pięćdziesiątnicy. Sodoma, Gomora, która była spalona ogniem. Jeszcze coś nam się kojarzy? A taka pierwsza historia z ogniem, pierwsza taka najpierwsza ze wszystkich możliwych. Złożenie ofiary, stworzenie gwiazd. Ja myślałem o aniele, który miał miecz ognisty, wirujący, którym bronił dostępu do drzewa życia, ale zgoda, bardzo dużo, bo kojarzymy, pamiętamy i wiemy. I to mi się podoba, że niedużo będę musiał opowiadać. Chciałbym zacząć od takiego pytania, czy ogień jest dobry, czy zły? Wszystko zależy, prawda? To jest pojęcie względne, co to jest dobro, a co zło. Ktoś ostatnio oparzył się może? Wtedy ogień nie jest miły, prawda? Ale trudno jest ugotować obiad, gdy takiego ognia nie ma. No, dzisiaj można powiedzieć, że są jakieś tam urządzenia podgrzewające. Chciałbym taką historię przywołać na pamięć z trzeciej Księgi Mojżeszowej, rozdział 10, pierwsze dwa wiersze. Księga Kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, 10 rozdział. I pierwsze dwa wiersze nam mówią o synach arcykapłana, którzy też byli kapłanami i mieli pełnić posługę w świątyni. 10 rozdział, pierwsze dwa wiersze, czytamy, że synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją. Włożyli do niej ogień, nasypali na kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Pytanie, co to za inny ogień? Przecież ogień to ogień. Ale ten ogień był inny. Jako słudzy Boży mieli bardzo precyzyjne określenie ich obowiązków. Pierwszy ogień, który jakby uruchomił świątynię, ten ogień dał sam Bóg. On się pojawił jakby z Bożego polecenia i pojawił się na ołtarzu kadzidlanym. Sam Bóg ten ogień jakby rozniecił, uruchamiając świątynię ziemską. Oni wzięli kadzielnicę, ale oni też tego ognia mieli pilnować, żeby ten ogień nigdy nie wygasł. Jak możemy się domyślać, pewne zaniedbania doprowadziły do tego, że ten ogień jednak zgasł. Dlatego, żeby w ogóle zaistniał ogień, to musieli podłożyć inny. Inny, czyli nie ten, który był na ołtarzu, bo on już wygasł. Ktoś zaniedbał, ktoś nie dopilnował. Ale proste, ogień to ogień. Co za różnica? Pytanie, czy jest duża, czy nie. Drugi wiersz nam o tym mówi. Wtedy wyszedł ogień od Pana. To był ten sam ogień, który jakby tą gadzielnicę uruchomił. Ale tu czytamy, że ten ogień, który wyszedł tym razem od Pana, spalił ich. Także zmarli przed Panem. No nie, można powiedzieć, jak tak ostra kara za tak małe przewinienie. Wydawałoby się to, no, niesprawiedliwe. To był tylko inny ogień i od razu taka kara. Pan Bóg ma jakby swój sposób rozliczania i myślenia. Kiedyś był taki
Uza, który postanowił podtrzymać Arkę Przymierza, która jechała wozem i ona się osuwała z tego wozu i żeby nie spadła, to on postanowił ją podtrzymać i z powrotem usadowić. Jak się domyślamy, większość z nas zna tą historię, Uza oczywiście nie przeżył. Pan Bóg wyznaczył pewne osoby, Uza nie należał do nich. One miały się opiekować i Arką, w tym wypadku kapłani mieli dopilnować ognia. Wszystko miało być doprowadzone według Bożego zrozumienia. My często, dlaczego ja o tym mówię? Bardzo często nie rozumiemy pewnych rzeczy. Może nawet zaczynamy bawić się w Kościół. Mówimy tak, my sobie ten Kościół nawet tworzymy. My w tym kościele mamy Biblię, śpiewniki, ale to my mówimy, jak ten kościół będzie wyglądał. I ten Pan Bóg specjalnie nie ma już nic do powiedzenia, bo ludzie określają, co Panu Bogu ma się spodobać, a co nie. Wrócę aż do Kaina i Abla. Tam też jest ogień, tam składają ofiarę. Abel składa ofiarę krwawą z baranka, a Kain z płodów rolnych. To Kain określił, co Bogu ma się spodobać, jaką ofiarę Bóg ma przyjąć. To już od pierwszych ludzi na ziemi zaczyna się ten sposób rozumowania. Ja Bogu składam ofiarę i Bóg powinien ją zaakceptować. I być może nawet ona z serca wynika. Ale to nie jest ofiara, na którą Bóg czekał. Ktoś mówi, a ja chodzę do kościoła i regularnie co tydzień. Ale jeżeli święcisz zawsze środę, a Bóg się z tobą umówił w sobotę, to nie jest rodzaj innego ognia? Nie mamy tutaj do czynienia z czymś bardzo podobnym? Ogień to ogień, nie? Przychodzę regularnie co tydzień. Tak, tylko że nie w tym dniu, w którym Pan Bóg się z tobą umawia. Takich rzeczy można by mnóstwo wymieniać, o które Bóg precyzyjnie określił, a człowiek mówi, a będzie inaczej. A ja myślę, że powinno być inaczej. A ja uważam, że... Nikt nie pyta, co Bóg uważa i nikt nie wnika to, co Bóg myśli na dany temat. A później dochodzi do takich sytuacji, gdzie Nadab i Abihu umierają śmiercią jako kapłani. Dlaczego Bóg tak ostro zareagował? Dlatego, że Bóg nie musi reagować ostro za każdym razem, ale Bóg dał wyraz swojego niezadowolenia, gdy jego sprawy są potraktowane właśnie w sposób dowolny. A czy to ważne, jaki ogień? A czy to ważne, w jaki dzień? A czy to ważne, jakie pokarmy? A czy to ważne, jakie tam inne jeszcze obostrzenia, o których Bóg mówi, że są ważne. Ale ja uważam, że jest inaczej. Czasy się zmieniły, a to trzeba inaczej rozumieć i tak dalej. Tu możemy mnóstwo rzeczy przywoływać na pamięć. Czy ogień jest dobry, czy zły? Wszystko zależy od kontekstu. Jest w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, dosyć ciekawa informacja. Informacja, która mówi o tym, że jest taki ogień, którego nie widać, a pali. I to jest ogień, który gdzieś jest w sercu, wewnątrz. To jest coś, co nas, no właśnie, niszczy, a może doprowadza do ciekawszego stanu. Jaki to jest ogień? W 12 i 13 wierszu 1 Piotra 4 rozdział. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Nie dziw się, gdy taki ogień cię pali. Co my robimy, gdy przychodzi ogień doświadczeń i nas pali? Lament jest.
przychodzimy na modlitewne i wołamy: bracia, siostry, módlcie się, takie sprawy mnie spotkały w życiu. Niech co? Niech odejdą. Po co Bóg daje ogień, który służy ku naszemu doświadczeniu, skoro my zaraz prosimy, proszę go zabrać. My nie chcemy tego ognia. Bóg nie chce nam zabrać ognia, który dał, ale Bóg chce być z nami w tym ogniu. Znacie taką historię, gdzie Bóg był w ogniu? Piec ognisty, trzej młodzieńcy, czwarta postać, ktoś podobny do anioła. To był Bóg. On nie zabrał im pieca ognistego, ale on był w tym piecu razem z nimi. Gdy spotyka nas coś dzisiaj, ja już się pomału oduczam tego, żeby nie pierwsza rzecz to wołać: Panie Boże, zabierz mi to doświadczenie, albo coś mnie takiego spotkało, Panie Boże, jak to jest możliwe? Jak jeszcze się jest pastorem, to już w ogóle nie powinny żadne doświadczenia dotykać, prawda? No właśnie nie, Pan Bóg ma zupełnie inne zdanie na ten temat. Dzisiaj będziemy śpiewali pieśń 309 na zakończenie i tam jest druga zwrotka, która najczęściej ludzie mówią, żeby jej w ogóle tam nie było, bo tam jest mowa o tym: niechaj ogień Jezusa co zrobi? Doświadczy mnie. A więc najchętniej wykreślić tą zwrotkę. Po co taka zwrotka? My się prosimy o co? O problemy w życiu. Jeszcze nie spotkałem ludzi, którzy proszą o więcej problemów, bo tych, co mają, jest za mało. Nawet chrześcijanie się modlą: Panie Boże, zabierz nam te problemy, które już mamy. Dokończę list Piotra. Mówiliśmy w 12 wierszu o tym, że ten ogień, który pali, on służy naszemu doświadczeniu. I teraz 13 wiersz: ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Jakich cierpień Chrystusowych jesteśmy uczestnikami? Jeżeli ktoś cierpiał niesłusznie i niewinnie, to właśnie Jezus. Miał swój ogień? Oj tak. Ojcze, oddal ode mnie kielich, nie jest mi to na rękę ani po drodze. Ale ojciec miał troszeczkę inne zdanie na ten temat. Gdy jesteś uczestnikiem cierpień, na które żeś nie zasłużył, będziesz uczestnikiem chwały, jaką dostąpił Jezus. Ma to sens? Jakie jest znaczenie tego ognia? Czytaliśmy z Malachiasza z 3 rozdziału i teraz też do niego wrócimy. Ale czytaliśmy z wiersza 19-20, ale ja chciałbym w 3 rozdziale przeczytać wiersz 2 i 3, a więc początek. Tutaj czytamy, że lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Ten dzień teraz jest porównany, czytamy, gdyż jest on jak ogień odlewacza i jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, będzie czyścił synów Lewiego, będzie ich płukał jak złoto i srebro. Kto? Ten dzień. Ten dzień, który ma przyjść, ten osąd, który ma nas dotknąć, on będzie oczyszczał. Dalej czytamy, potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości, nie wcześniej, po ogniu, który doświadcza, po ogniu, który wypławia jak srebro, jak złoto. Co to znaczy, że ogień wypławia? Jeżeli mamy próbę złota 333, to oznacza, że na 1000 cząsteczek tylko albo aż 333 jest ze złota, a blisko 700, niecałe tam 667, to domieszka innych metali. I to już się nazywa złotem. 1/3 złota, a już mówimy, że to jest złoto. A co to znaczy wypławiać złoto? Jeżeli wrzucisz takie złoto do tygla i do ognia, to ogień sprawi, że te 2/3
substancji niebędących złotem w tym ogniu pomału będzie się co robiło? Wypalało. Złota nigdy nie będzie mniej, bo złoto zawsze będzie to samo i na koniec próba tego złota będzie 999, bo to, co zostanie, to na 1000 cząsteczek to prawie wszystko będzie złoto. O 2/3 mniej zwiększy się jakość tego złota, cena jego będzie ciekawsza, bo zostało wypławione. Dlaczego Bóg nas do złota i srebra porównuje? Bo my się dziwimy, gdy przychodzi ogień, który pali ku doświadczeniu. A Bóg mówi, a ja się dziwię, że wy się dziwicie. Przecież powiedziałem, że będzie to jak ogień odlewaczy, tych będziecie wrzuceni do tygla, to służy ku waszemu doświadczeniu. Jest jeszcze inny ciekawy tekst w Ewangelii Mateusza 3,11. A więc to tylko parę kartek dalej. I tu czytamy tak. Jan Chrzciciel mówi w 3 rozdziale, wierszu 11 Ewangelii Mateusza: ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i wodą. Ach, przepraszam. Duchem Świętym i ogniem. A co to za chrzest? Widzieliście, żeby pastor kiedyś ochrzcił kogoś i do ognia? Widzieliście coś takiego? Ja nie. Dlaczego Jezus chrzci Duchem Świętym i ogniem? Bo to jest ogień, który wypala w nas to, co jest niedobre w naszym charakterze. Woda oczyszcza nas od zewnątrz, chociaż od wewnątrz też. Ale generalnie można tak przyjąć, że na zewnątrz czyszczeni jesteśmy wodą, zwłaszcza jak myjemy twarz, ręce, prawda? Była brudna, jest czysta. Woda zrobiła swoje. Ale co czyści twoje serce, twój umysł? Co? Ogień. Jak świat został pierwszym razem oczyszczony z grzechu? Potop, woda. Pan Bóg później dał obietnicę, że wodą już nigdy świata nie zaleje, ale będzie co? Będzie ogień. Te rzeczy są nam potrzebne. Woda, ogień, Duch Święty. Co to znaczy być ochrzczony Duchem Świętym i ogniem? Słowo chrzest pochodzi od słowa baptizo, zanurzać. Co to znaczy zanurzać? To znaczy jakby zanurzać, po prostu zanurzać. Utopić kogoś, podtrzymać troszeczkę tam dłużej, zanurzyć. A co to znaczy zanurzyć w ogniu? To jest to samo, tygiel do ognia, wypławianie. A co to jest ochrzcić Duchem Świętym? Zanurzyć w Duchu Świętym. Jeżeli Duch Święty przyrównany jest do wody, do oliwy, zanurzenie kogoś w oliwie, w wodzie, jest to zanurzenie też symbolicznie w Duchu Świętym. Duch Święty wypełnia ciebie, ty jesteś częścią. Trudno nawet powiedzieć, co jest w czym. Widzieliście, jak się wlewa atrament do wody? Bo jakbyśmy wlewali oliwę do wody, to oliwa będzie na górze, oddzieli się. To się nie homogenizuje, nie przemiesza się, nie wymiesza. Natomiast jak wlejemy atrament do wody, to teraz trudno jest powiedzieć, co jest atramentem, a co jest wodą. To jest mieszanka, przenika jedno drugie. Tak samo my powinniśmy być przeniknięci Duchem Świętym, zanurzeni w Duchu Świętym, zbliżeni do Jezusa, do Jego charakteru. Czytamy jeszcze inny tekst, to jest w 5 Księdze Mojżeszowej 4:24. 5 Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa. 4:24. I tutaj czytamy taką myśl. Gdyż Pan, twój Bóg, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym. Bóg jest ogniem trawiącym. Co Bóg chce tak na dobrą sprawę wytrawić w twoim i w moim życiu? On jest też Bogiem zazdrosnym. Dlaczego?
Bo jak idę za innymi bogami, zresztą oni nie istnieją, bo ja tych bogów tworzę sam. Poza Bogiem prawdziwym tak naprawdę nie ma innych bogów, ale są one w naszej wyobraźni, w naszych umysłach, w naszych sercach. I jeżeli Bóg coś chce wytrawić, to na pewno kochająca żona też by chciała wybić mężowi z głowy inne kobiety, które gdzieś tam się na horyzoncie pojawiają i są zagrożeniem. Bóg jest ogniem trawiącym, ale też jest Bogiem zazdrosnym. Pilnuje czystości tego związku, mojego z Nim. Kiedyś pewien znany rzeźbiarz Michał Anioł, tak się człowiek nazywał, coś tam sobie pukał młotkiem i dłutem, pukał w skałę i przychodził turysta. Pyta: mistrzu, a co to będzie? Na to mistrz się odzywa i mówi: uwalniam anioła z tej skały. Co to znaczy uwolnić anioła ze skały? To znaczy odłupać wszystkie te elementy, które tego anioła ograniczają. Ja jak patrzę na skałę, to ja widzę skałę. A rzeźbiarz jak patrzy na skałę, to on widzi anioła, którego musi uwolnić. Ten przykład mi się o tyle podoba bardzo, że przypomina mi mojego Boga. Boga, który widzi we mnie dobro. Widzi we mnie złoto. I on to złoto chce zostawić, ale wszystko inne chce odłupać. I ten proces odłupywania w moim charakterze przebiega boleśnie. Nie do końca lubię, jak ktoś używa dłuta i puka w moje serce. Albo chce odciąć mi coś, co lubię i coś, z czym byłem zżyty i przywiązany. A to coś nazywa się grzech. Nie jest to ani przyjemne, ani miłe, ale konsekwencje tego są bardzo piękne. I dlatego niektórzy ludzie pozwalają rzeźbiarzowi na kształtowanie charakteru swojego na wzór anioła, a drudzy mówią, że nie, dziękuję, pozostanę, tak mi dobrze, dobrze się w tym czuję. Słyszałem o tym, że w Dalmacji, czyli to jest obecna Chorwacja, budowano domy z wapienia bitumicznego. Wapień bitumiczny to jest skała, która przesiąknięta jest, no bitum to jest inaczej też asfalt, jakaś połączenie siarki, smoły, jakichś takich nieciekawych związków, że te kamienie, gdyby je powąchać, to miały bardzo nieciekawy zapach. I teraz, gdy taki dom się wybuduje, w tym domu się nie da mieszkać. Po wybudowaniu domu z wapienia bitumicznego te domy podpalano. I gdy ogień wypławił siarkę, smołę i to wszystko, co nie było tam potrzebne, pozostawiał czysty, biały, bielutki domek. Bez zapachu. W takim domku się dało mieszkać. Jest to ciekawy obraz tego, że Duch Święty chce, Bóg w ogóle chce nas też wypławić przez ogień po to, żebyśmy byli mieszkaniem dla kogo? Dla Ducha Świętego, który nie znosi zapachu bitumicznego czy tej siarki ognia, nie znosi zapachu alkoholu i wielu innych rzeczy. I żeby zamieszkać we mnie, bo ja jestem świątynią dla Bożego Ducha, to Bóg chce za wszelką cenę tego ognia użyć i wypalić nie to, co dobre. On wypali tylko to, co jest złe. Wiecie, jak ja miał mechanika od samochodu, który by tylko same usterki wymienił, a nie te rzeczy, które są dobre, a też są wymienione? Byłoby lepiej, nie? Życie byłoby prostsze. A Bóg właśnie taki jest. Jak Bóg coś ci wymienia, to tylko dlatego, że jest to zepsute i zniszczone. Mam taką książkę na okładce Zapalona świeca. Ożyw nas ponownie, autorstwa Marka Finleya. Mark Finley jest znanym adwentystycznym misjonarzem, teologiem, osobą kochającą Boga. On napisał dosyć ciekawe zdanie w tej książce na 64 stronie. Czytam, że fałszywe ożywienie pochodzi od złego,
Prawdziwy chrzest Ducha Świętego jest oparty na Słowie Bożym i prowadzi do zwycięstwa nad każdą cechą charakteru czy postawą, która oddziela nas od Jezusa. Tu mówimy o prawdziwym chrzcie Duchem Świętym. Duch Święty w nas usuwa to, co mówiliśmy, usuwa to wszystko, co nam przeszkadza. Natomiast fałszywe przejawy Ducha oparte są na emocjach i cechują się poszukiwaniem zewnętrznych znaków, takich jak cuda, nadzwyczajne zjawiska, zamiast przyjęciem odnowienia serca. Czyli mamy do czynienia z ogniem dobrym i złym, z fałszywym i prawdziwym. Jeden będzie odłupywał i usuwał to, co złe, a drugi będzie budził sensacje, emocje, będą się cuda działy, spektakularne uzdrowienia. Ja nie chcę powiedzieć, że jak jest jakieś uzdrowienie, że to musi być od złego. Ale wiem, że zły będzie się właśnie czymś takim chciał posłużyć, żeby ludzi, którzy szukają sensacji i emocji, przyciągnąć. Jeszcze czytamy takie zjawisko, że wywyższają dary duchowe ponad owoce Ducha Świętego. Owoc Ducha Świętego to jest ten owoc, który jest w twoim sercu. I to on powinien być poszukiwany, a nie dary Ducha Świętego, a zwłaszcza dar uzdrawiania, który jest spektakularnym darem. Pytanie, czego szukamy? Jakiego ducha szukamy? Jakiego ognia? Jakich doświadczeń? Jakich emocji? Dzisiaj przedstawiliśmy dwa ognie. W Malachiaszu pierwszy z początku rozdziału mówił o ogniu, który nas wypławia, a w 19, 20 wierszu, że przychodzi dzień, który pali jak piec i ten ogień nie pozostawi nic, ani korzenia, ani gałązki i on zniszczy bezbożnych, ale tylko bezbożnych. Jaki my mamy wybór? Nikt z nas nie uniknie ognia. I teraz wybór jest taki, albo pozwolisz Bogu dzisiaj, aby ten ogień wypalił w tobie to, co jest zbędne i niepotrzebne, ale jeśli do tego nie dojdzie, to przyjdzie ten dzień, o którym pisze Malachiasz w 19 wierszu, że on nie zostawi nic, on cię spali całkowicie, dlatego że nie dałeś sobie odebrać tych rzeczy i tych zabawek grzesznych, które cię zabawiały przez ten czas bycia na tej ziemi. Natomiast jeżeli pozwolimy Bogu na ogień doświadczeń w moim i twoim życiu, to gdy przyjdzie ten ogień, który pali jak piec, to on nie będzie z nami miał co robić, bo ty będziesz już wypalony, wypławiony, oczyszczony, kochający Zbawiciela i będziesz na jego wzór tworzony. Będziesz zachwycał się rzeczami, którymi zachwycał się Jezus, będziesz kochał bliźniego tak, jak kochał Jezus. Przynajmniej chciałbym, staram się. Ja dzisiaj, gdy czytam, że mam wrogów miłować, bardzo ciężko mi to idzie, ale przynajmniej się staram i wiem, że to jest dobry kierunek. Po co się mścić? Po co szukać zemsty jako, że jest to zaleta królów? Ta? Nie, to nie jest, to jest rozkosz królów, tak? Zemsta, ponoć. Pan Bóg ma troszeczkę inne zdanie na ten temat. Ja chciałbym nam życzyć takiego ognia, który wypławia tu i teraz. Takiego ducha, który ożywia i sprawia, że ten owoc Ducha Świętego staje się naszym owocem i te cechy charakteru zaczynają zmieniać nasze życie na podobieństwo Jezusa. Niech dobry Bóg dopomoże, aby tak się stało w życiu każdego z nas. Amen.